Szanowni Państwo, drodzy goście. W historii gospodarczej wolnej Polski jest wiele ważnych dat. Ale 12 kwietnia 1991 roku zajmuje wśród nich rolę szczególną. 25 lat temu został podpisany akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kilka dni później miało miejsce pierwsze notowanie na warszawskiej giełdzie. W samo południe, w byłym gmachu Komitetu Centralnego, na pożyczonym komputerze notowano akcje 5 polskich spółek. Od tego czasu Giełda Papierów Wartościowych stała się liderem. Liderem w Europie Środkowej i Wschodniej. Stała się symbolem sukcesu polskiej transformacji. I jednocześnie, co bardzo ważne, stała się probierzem zaufania dla 905 spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Notowanych na rynku głównym, jak i rynku New Connect. W tym czasie warszawska giełda z parkietu oferującego obrót akcjami i obligacjami stała się jednocześnie bardzo ważną, silną i prężną grupą kapitałową. Grupą kapitałową, która oferuje w tej chwili obrót zarówno instrumentami finansowymi, jak i towarami. Giełda Papierów Wartościowych w tym czasie musiała się także zmierzyć z wyzwaniem bycia spółką publiczną, która powinna realizować określoną misję, a jednocześnie spółką biznesową. Spółką misyjną, która organizuje obrót, która buduje zaufanie, która tworzy określoną infrastrukturę dla funkcjonowania giełdy. I firmy biznesowej, której to zadaniem jest między innymi zwiększanie wartości dla akcjonariuszy. Sukces 25 lat jest tym większy z uwagi na to, że budowaliśmy giełdę od podstaw. Budowaliśmy giełdę, kiedy Polska wchodziła na wolny rynek. Pozwolą Państwo, że korzystając dzisiaj z obecności u nas głowy państwa, ten spektakularny sukces Giełdy Papierów Wartościowych złożę na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, jubileusze można uznać za udane tylko wtedy, kiedy służą refleksji, ale służą także budowaniu planów na przyszłość. Przeszłość Giełdy Papierów Wartościowych to budowanie spółki zaufania publicznego. Przyszłość to kontynuacja rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych, budowania dalszego zaufania do rynku kapitałowego w Polsce. Ale to także, proszę Państwa, czas, aby Giełda Papierów Wartościowych stała się przykładem spółki wspierających polską gospodarkę. Spółki, która będzie cieszyła się zaufaniem, która będzie działała w sposób przejrzysty. Spółki, która będzie wspomagała polskie przedsiębiorstwa. Także polskie przedsiębiorstwa proponujące innowacyjne rozwiązania. Polskie przedsiębiorstwa, które być może w innych segmentach rynku finansowego nie mogłyby uzyskać finansowania na rozwój. Już dzisiaj mamy na giełdzie warszawskiej przykłady spółek innowacyjnych. Przykłady spółek, które działają z sukcesem. Gratulując wszystkim twórcom Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestnikom tego rynku przez ostatnie 25 lat, jestem głęboko przekonana, że Giełda Papierów Wartościowych ma nie mniej interesującą przyszłość przed sobą.
przyszłość bycia profesjonalnym podmiotem obrotu instrumentami finansowymi, jak również firmy w sposób efektywnie zarządzającej instrumentami wspierania gospodarki Polski. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie prezesie.